Dzień dobry, witam Ciebie serdecznie. Z samego rana, z takim tematem mocnym jak na poranek, bo o śmierci i o życiu chcę Ci troszeczkę sobie opowiedzieć. Chcę się to z Tobą podzielić też moim doświadczeniem i też takimi obserwacjami z kręgów kobiet, o tym trochę, co słyszę, co widzę, co przeżywam też i też usłyszeć może Ciebie, więc jeśli będziesz miał ochotę podzielić się sobą w komentarzu w tym temacie, to bardzo zapraszam, bo to zawsze cenne. Witam serdecznie, witam. Jestem w hotelowym pokoju, mam nadzieję, że nikt tutaj nie wejdzie, bo nie jestem sama w tym pokoju. Ja teraz odbywam trening, movement medicine i mam czas tylko teraz, dlatego też wchodzę teraz. Zapowiadałam się na niedzielę, może poniedziałek, ale już wiem, że tam będzie tak dużo się działo w te dni, że postanowiłam przyjść dzisiaj. I przychodzę też dzisiaj, dlatego że właśnie jestem w czasie miesiączki i bardzo mocno kontaktuję się ze śmiercią, w takim sensie nie ze śmiercią żywego organizmu, który umiera realnie w świecie fizycznym, ale ze śmiercią jakiejś części mnie, a właściwie z tym, czemu nie pozwoliłam umrzeć. I też z tym, czego nie pozwoliłam sobie przeżyć, po to, by to właśnie mogło odejść, umrzeć. Ja mam teraz ostatnio dużo takich tematów, które mocno łączą się z tym, co się wydarzyło dla mnie latem. Ja latem przeszłam bardzo mocne wydarzenie podczas Vision Quest, takie odosobnienie, które totalnie mnie zmiażdżyło. I dzisiaj właśnie w tej miesiączce byłam pod drzewem, posiedzieć sobie, pooddychać i przyszła do mnie ta pamięć tego wydarzenia, kiedy tam siedzę pod tym drzewem. I naprawdę potrzebowałam jeszcze raz się temu przyjrzeć, jeszcze raz zasiąść w tej energii tego wydarzenia i zapłakać nad sobą, po prostu pobyć przy sobie z wtedy, bo nie było mnie tam przy sobie, nie potrafiłam tam przy sobie być. I też jak spotykam kobiety na kręgach, różne kobiety opowiadają różne historie, to bardzo często mówią o tym, że ich przy sobie nie było w jakichś mocnych doświadczeniach, w jakichś trudnych doświadczeniach, ponieważ to było na przykład za dużo na tamten czas. Nie były w stanie tego objąć. I ja też mam wiele takich doświadczeń, których nie byłam w stanie objąć na tamten czas. I to, co przyszło mi dzisiaj, tak naprawdę wiem to już od długo, długo, ale nie zawsze jest to takie żywe jak dzisiaj, to to, że właśnie czas miesiączki, kiedy coś we mnie umiera, kiedy fizycznie to dziecko, które w potencjale mogło się narodzić, czyli to ciałko żółte, ten pęcherzyk, potem ciałko żółte, on fizycznie umiera i wydala się z mojego organizmu z mnóstwem energii, mojej życiowej energii, z moją krwią, z tą całą błoną, która z macicy też wychodzi. Więc dużo we mnie umiera w czasie miesiączki i się wydala na zewnątrz. I to, co się dzieje na planie fizycznym, jest takim zaproszeniem też. To się samo oczywiście wydarza, to zaproszenie dla mojego ciała emocjonalnego, dla mojego ciała mentalnego, dla mojego ciała energetycznego, do tego, by się skontaktować z tym, co potrzebuje zostać wydalone, co potrzebuje zostać uśmiercone, ale także z różnymi wydarzeniami, które ze śmiercią się łączą. Ostatnio na kręgu właśnie poruszyłyśmy taki temat żałoby i wybrzmiało w kręgu, i wiele kobiet się ze mną zgodziło, że mamy w sobie dużo nieprzeżytej żałoby. Takiej żałoby w związku z tym, że ktoś umarł, ale też żałoby w związku z jakimiś rzeczami, które odeszły, jakimiś zdarzeniami, które odeszły, z jakimś partnerem, który odszedł, czy partnerką, która odeszła, z czymś, co musiało odejść, i my nie dałyśmy sobie czasu na tą żałobę, na to przeżycie tego smutku, tego żalu, tego bólu, który jest w ciele. I że miesiączka właśnie w tym procesie umierania jest zaproszeniem też do tego, by przeżyć to, co potrzebuje być przeżyte w kontekście śmierci właśnie. I to wszystko nie jest takie tylko trudne i bolesne i ze śmiercią powiązane, ponieważ my, jeżeli coś trzymamy w swoich ciałach, jeśli ja trzymam coś w swoim ciele, czemu nie pozwalam odejść, albo nie pozwalam temu być przeżytym, albo jest we mnie jakieś dużo emocji, dużo nieprzeżytej żałoby, to to zajmuje we mnie miejsce. Jeżeli to zajmuje we mnie miejsce, to znaczy, że to miejsce nie jest wolne na to, żeby w tym miejscu pojawiło się życie, by pojawiło się nowe. Więc kiedy my
obejmujemy te kawałki, cześć kochana, kiedy my obejmujemy te kawałki, które potrzebujemy zobaczyć jeszcze raz, pozwolić im odejść i też opłakać je i puścić, prawdziwie pozwolić na tą śmierć i przeżyjemy to, to tworzymy przestrzeń, tworzymy miejsce na życie, bo tylko kiedy prawdziwie coś umrze, to może narodzić się coś nowego. Bo w świecie nic nie ginie. My cały czas jesteśmy w tym samym polu energetycznym. Cały czas ta sama energia krąży, wibruje. Więc coś umiera, coś rodzi się nowego. Coś umiera, coś rodzi się nowego w to miejsce. Nic nie ginie we wszechświecie. I tak samo jest u nas, w takim mikroskali, że my potrzebujemy czemuś zrobić miejsce, by przyszło coś nowego. I czas miesiączki jest takim właśnie czasem, kiedy my możemy, który my możemy dedykować żegnaniu. Żegnaniu, przeżywaniu żałoby, zatrzymaniu się przy sobie w tych momentach, w których może byłyśmy blisko śmierci, czy kogoś bliskiego, czy śmierci czegoś w nas, czy śmierci jakiejś części naszej psychiki, a może przy kimś, kto przeżywał śmierć, taką wewnętrzną, kawałka siebie, albo przeżywał śmierć kogoś bliskiego. To miesiączka nas bardzo zaprasza do tego, żeby wejść w to pole właśnie śmierci, umierania, przemijania, oddania, puszczenia. I z tego rodzi się miejsce, z tego rodzi się przestrzeń. Oczywiście jest też taki lęk, o którym dużo mówię. Mówię to świadomie, ponieważ większość z nas, my tak jesteśmy kulturowo wychowani, że boimy się takiego miejsca nie wiem, takiego miejsca, w którym nie mamy kontroli, w którym nie wiemy, co będzie. U nas wszystko jest, wiecie, pod kontrolą zaplanowane, no nie? I bardzo możliwe, że po tym odejściu, po tym pożegnaniu, po tym kontakcie ze śmiercią nastąpi taki moment, nie wiem, co dalej, bo jeszcze nic nowego się nie narodziło. To jest to przejście, będziemy o tym mówiły, będzie specjalny moduł w kobietach w kole medycyny poświęcony właśnie temu nie wiem, jak ja się z tym mam. Będą specjalne praktyki też na to. Będziemy sobie o tym mówić i pisać. Więc tego się boimy, tego momentu nie wiem, tego braku punktu odniesienia. Ale on jest, on musi nastąpić po takim puszczeniu. I z mojego doświadczenia wynika, i też podziel się, jakie ty masz doświadczenie, bo jestem ciekawa, że jeżeli zasiądę w tym nie wiem, w takiej entropii mogłabym powiedzieć, czyli takim niczym, to jest ta pustka, z której, która jest, będzie, na 100% będzie zapłodniona nowym życiem, nową świadomością, nową miłością, nowym, tak jak to nazywasz, nowym światłem i z tego powstanie życie. I bardzo często jest tak, tak jak ja sobie obserwuję oczywiście naszą rzeczywistość, jak to my tutaj kulturowo działamy, a nie za dużo dajemy miejsca na śmierć, prawda? I teraz nawet słuchałam sobie ostatnio takiego podcastu, gdzie było powiedziane o tym, że tam jakiś instytut psychologiczny orzekł, że tyle i tyle dni żałoby to jest w normie, a jak już jest więcej, to znaczy, że to już nie jest w normie i to znaczy, że ta osoba, coś z nią jest nie tak. I dla mnie to było niesamowite takie coś usłyszeć, że w ogóle co, że my sobie wyznaczamy czas na żałobę, która jest w jakimś normie i nie zdajemy sobie sprawy z tego, że każdy z nas, każda z nas przeżywa w zupełnie indywidualny sposób tą żałobę. Czasami ona trwa 2 dni, a czasami 2 lata i że naprawdę nie ma czegoś takiego jak norma do przeżywania żałoby. Więc z moich obserwacji wynika, daj znać jak jest u Ciebie, że my bardzo wypieramy śmierć. Kolektywnie. To jest, też mi tu przychodzi przykład jedzenia mięsa, żeby nie było, ja w ogóle jem mięso, więc ja nie mam nic przeciwko jedzeniu mięsa, ale mam na myśli to, że jedzenia mięsa, ale nieumiejętności skontaktowania się ze śmiercią tego zwierzęcia, nieumiejętności zabicia zwierzęcia, bo gdyby każdy z nas zabił zwierzę i je zjadł, to by mógł doświadczyć w pełni, co je i jakie to jest, nie? Że my nie chcemy przeżywać pełni śmierci, nie chcemy się do końca kontaktować z tym, z czego życie się rodzi, a rodzi się właśnie ze śmierci, jakby bierzemy taki lukier rzeczywistości, lukier naszego doświadczenia, ale jest koszt tego, kosztem jest to, że nie żyjemy w pełni, ponieważ nie chcemy tego, co jest trudne, niewygodne, chociaż to też jest trudne i niewygodne tylko dlatego, że mamy opór na poziomie psychicznym, bo kiedy jesteśmy w tym doświadczeniu, to nie jest wcale takie, kiedy naprawdę tam jesteśmy obecne. To takie nie jest, to po prostu jest. Jest żywe, jest prawdziwe, nawet jeśli tym czymś jest śmierć.
i przeżywamy to. I po tym prawdziwie przychodzi życie, też w pełni i też je przeżywamy. A my tak troszeczkę nie, żeby nie do kości, żeby nie do szpiku kości, nie żyć, nie przeżywać. Ja wiem, że to jest wszystko trudne, dla mnie to też jest wszystko trudne, ale to jest to, z czym dzisiaj przychodzę z mojego ciała, z mojej miesiączki, jako taki przekaz dla mnie i może dla Ciebie, jeżeli to z Tobą rezonuje. Daj znać, jak Ty to słyszysz, jak Ty to czujesz. No i tak kolektywnie wybieramy śmierć, wybieramy żałobę, wybieramy czas miesiączki. To są takie tematy, o których nie do końca chcemy rozmawiać w ogóle. One są takie... I lukrujemy tą rzeczywistość i chcemy, żeby było przyjemnie, ale to jest takie na wpół, to jest taki półśrodek. Ani nie przeżywamy tej śmierci, tej ciemności, głębi, tego, co jest mocno, głęboko do wewnątrz, ani też tego szczytu, tych stanów szczytowych, gdzie naprawdę czujemy światło, potencjał, gdzie oddychamy głęboko, tylko jest taki półśrodek, a ten półśrodek to, i to już jest oczywiście to jest moja koncepcja, ale ja uważam, że to właśnie to bycie takim półśrodku, taki marazm, to on rodzi brak poczucia sensu, takie nic, takie nie wiadomo co, taką obojętność, depresję. Kiedyś przeczytałam piękne słowa, że przeciwieństwem miłości nie jest nienawiść, tylko przeciwieństwem miłości jest obojętność. I to właśnie ta obojętność, takie jest jak jest, niech tak już będzie jak jest, to rodzi właśnie ten status quo, który żyjemy, który śnimy wspólnie. W większości z nas oczywiście, bo też pojawiają się nowe sny, na szczęście. Ale gdzieś wspólnie, kolektywnie śnimy taki sen obojętności. Nie chcemy ani głęboko powąchać śmierci, ani głęboko wziąć tchu życia. Ja tak nie chcę, ja chcę żyć, ja chcę się kontaktować, ja chcę naprawdę się uczyć tego. To jest trudne, to jest też wymagające, ale małymi kroczkami, to wszystko się wydarza małymi kroczkami, bo jedno małe odkrycie, a potem jest czas integracji, jedno małe odkrycie i potem czas integracji, więc małymi kroczkami, ja już kroczę tą ścieżką cyklu księżycowego chyba z 6 lat, także świadomie, że tak powiem, się tym dzielę. I nadal to są cały czas nowe odkrycia i cały czas to integruję, cały czas się uczę i cały czas czuję, że jestem na początku. Więc naprawdę malutkimi kroczkami to wszystko się dzieje. Potem wszystko mi się zwali i znowu od początku zaczynam. Więc powolutku, ale warto. Warto obwąchiwać się ze śmiercią i zapraszać więcej życia. Naprawdę warto w moim odczuciu i ja chcę śnić nowy sen. Więc z tym przychodzę, z tym Cię dzisiaj zostawiam. Życzę Ci pięknego dnia, takiego właśnie... gdzie puszczasz to, co jest, to można naprawdę w ciele też poczuć, zrobić, puszczać to, co gdzieś w przeszłości jeszcze zajmuje miejsce, po to, by zrobić miejsce na nowe, na życie. Dzięki, kochana, dzięki z całego serca. Organizacyjnie webinary są tutaj na grupie, w pierwszym module są 3 webinary. Jeżeli masz ochotę do nich wrócić, to bardzo serdecznie Cię zapraszam. Postanowiłam też te webinary wrzucić na YouTube'a, więc one będą dostępne też później na YouTubie. Natomiast zachęcam Cię, byś je obejrzała w niedalekim czasie, bo one bardzo tyczą się teraz tego czasu, w którym teraz jesteśmy, takiego pozimia, przedwiośnia. I warto dać temu uwagę, by przygotować się też na ten rozkwit, który następuje w naturze i który może nastąpić w nas, jeżeli zaprosimy do naszego życia ten rozkwit. I oczywiście z całego serca zapraszam do przyłączenia do Kobiet w Kole Medycyny. Wczoraj napisałam dla Ciebie post, dzieląc się z Tobą, że bardzo chcę napisać książkę o tym wszystkim, co będziemy przeżywać. Oczywiście za pozwoleniem tych osób, które będą chciały być częścią tej książki, a te, które nie. Chciałabym napisać współnapisać książkę z kobietami, które będą w programie, w której będę opowiadała o kole medycyny, będę opowiadała o cykliczności, będę opowiadała o rytuałach, będę tłumaczyła, jak możemy sobie same wesprzeć się w tym procesie powrotu do cykliczności, naturalnego rytmu i bardzo chciałabym zaprosić do tego kobiety z programu, byśmy właśnie zamieszczały tam nasze opowieści, nasze przeżycia, te z Was, które będą miały ochotę, te z Was, które wezmą udział w Kobietach w Kole Medycyny. Więc zapraszam Cię i do programu online, i do współtworzenia książki, i do spotkania na żywo, i do w ogóle bycia w kontakcie, tworzenia wraz ze mną tego pola
świadomości wokół cykliczności, bo czuję, że to jest bardzo ważne, byśmy przyłączały się do życia, bo to też jest takie zabawne, że często chcemy być bardziej kreatywne. Ja też kiedyś myślałam, że ja chcę więcej kreatywności zaprosić do mojego życia. Chcę być bardziej kreatywna, ja chcę być bardziej kreatywna. I też często słyszę od kobiet, że chcą być bardziej kreatywne. A tak naprawdę to nie jest o tym, żeby zaprosić życie, więcej kreatywności do swojego życia, tylko by otworzyć na to, że ja jestem częścią tej kreacji, jaką jest życie. Ja jestem częścią tej kreacji. Kiedy zacznę się otwierać na siebie, na cykliczność, na przepływ życia, w pełni śmierci, w pełni życia, w pełni jesieni, w pełni zimy, w pełni lata, te wewnętrzne sezony, o których opowiadałam na webinarze drugim, zaczniemy się na to powolutku otwierać, poprzez pracę z ciałem, poprzez oddech, poprzez też wpuszczanie świadomości, opowiadanie sobie tych historii, dzielenie się swoją historią, przepuszczanie emocji, których tam jest sporo do przeżycia. Jeśli to zaczniemy robić, to przyłączymy się, bardziej poczujemy się przyłączone do życia, do kreatywności, którą jesteśmy. I wówczas ta kreacja płynie, te pomysły przychodzą, bo one nie są Twoje do końca. To życie chce się przez Ciebie przejawić, przez Ciebie wyrazić. Naprawdę tak jest. To cały ten program online, wszystko to, do czego Cię zapraszam, Kobiety w Kole Medycyny, Zgromadzenie Kobiet, pieśni, którymi chcę się z Tobą podzielić i już się też z Tobą dzielę, webinary, to wszystko nie jest moje, to nie ja tego to wymyśliłam, to życie chce przeze mnie o tym gadać. Więc mówię, robię, działam, poddaję się temu i zaproszenie mam takie dla Ciebie, byś i Ty, jeśli masz na to ochotę, ze mną tą ścieżką szła i żebyśmy sobie przypominały, jak to jest być śpiewana, jak to jest być pisana, jak to jest być kreowana, jak to jest być częścią kreacji, która chce się przez nas przejawiać. A w siostrzeństwie to jest bardzo piękne doświadczenie sobie razem kroczyć tą ścieżką i dzielić się zasobami, które się przez nas przejawiają. Tak więc kochana, pięknego dnia, daj znać, jak czujesz to, co opowiadam w komentarzu. Ja teraz nie widzę komentarzy, bo jestem na komórce, ale przeczytam sobie później, jak skończę tutaj gadać i się na pewno odniosę. Dobrego dnia. Do zobaczyska. Dzięki.